Wspominam jako bardzo, bardzo intensywny okres zawodowy w moim życiu. Bardzo to były ciężkie zdjęcia, bo bardzo dużo pracowaliśmy nocą. Zdjęcia się często bardzo późno zaczynały, bardzo wcześnie rano kończyły. A ja wracałam do domu i oczywiście czekało na mnie dwójka dzieci, więc to był taki intensywny czas, ale myślę, że daliśmy radę, bo ja jestem bardzo gdzieś z tego końcowego efektu zadowolona. Czy jestem wdzięczna reżyserowi? Jestem wdzięczna sobie, że po prostu zapracowałam gdzieś na tę rolę i zagrałam to tak, że Andrzej uwierzył, że to ja mogę być Adą, więc chyba zawsze już jestem wdzięczna tylko sobie, bo w sumie to było po mojej stronie. To jednak casting, wszyscy mieliśmy równe szanse na tym castingu i jednak coś spowodowało, że Andrzej i producenci filmu, którzy decydowali o obsadzie, uwierzyli, że mogę udźwignąć tę historię. Bardzo będę ciepło wspominać ten czas dwumiesięczny. Mówię, ciężka bardzo praca, ale dużo mieliśmy takiej wobec siebie, dużo mieliśmy wobec siebie zaufanie. To była taka partnerska praca, dużo było takiej czułości, zrozumienia i bardzo będę dobrze wspominać ten okres. Ja właśnie obejrzałam W zupie nic i to jest bardzo zdolna dziewczyna, więc nie miałam wątpliwości, że ona będzie po prostu dla mnie partnerką i tak było. Basia jest utalentowana, ma bardzo też mądrych rodziców, którzy byli na planie i wspierali ją, bo to jest bardzo ważne w ogóle, kiedy grają młode osoby, że ten rodzic jednak jest, chce uczestniczyć w tym i wspierać swoje dziecko, zwłaszcza, że te zdjęcia, tak jak mówię, były bardzo trudne, więc stała się moją córeczką. Dzieci i młodzież też są obecne w kinie, wszędzie w filmach i wchodzą, to jest duże słowo. No, rodzice akurat Basi otoczyli ją opieką i bardzo dużym wsparciem i to popieram, bo gdy jest właśnie to wsparcie ze strony u rodziców, czujność i to jest wszystko okej, moim zdaniem. Film Babies nie jest o moim życiu, nie? Ada jest zupełnie odmienną bohaterką i nie miałam nigdy aż tak piętrzących się problemów i takiej walki o siebie i swoją przestrzeń, bo jednak miałam bardzo czułego i wspierającego partnera, który rozumiał i to on mnie w ogóle wypchnął do pracy, kiedy się urodziło nam pierwsze dziecko, bo wiedział, że tylko pracując będę szczęśliwa, jak będę szczęśliwa, to będę też świetną żoną, matką i kochanką, więc ale ja oczywiście przeżyłam swoje jakieś blaski i cienie, przeżywam i doświadczając tego macierzyństwa, więc jakby grając Adę rozumiałam, z czym ona się boryka. Każda kobieta ma jakieś wyzwanie, która ma rodzinę, pracę zawodową. My, aktorki, nie jesteśmy wyjątkowe pod tym względem. Nasza praca jest oczywiście crazy, bo jest czasem w nocy, czasem za dnia, nieregularne pory tej pracy, ale wszystko jest naprawdę do udźwignięcia. Kiedy ma się wspierającą właśnie, wydaje mi się, rodzinę, no to po prostu się da.